Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Jezus dziś opowiada nam przypowieść o nieuczciwym rządcy. Historia ta jest bardzo ciekawa, a jej morał jest zaskakujący. Chrystus stawia nam nieuczciwego rządcę jako wzór postępowania, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Mamy zatem uczyć się od owego człowieka roztropności. Majątek jest rzeczą chwilową i szybko przemija. Relacje z ludźmi są wieczne. Jeśli mam prawdziwych przyjaciół na tym świecie, to będę ich miał również w świecie przyszłym. Niektórzy z nich już tam na mnie czekają i wspierają nas w drodze do nieba. Zaskakujący jest fakt, że właściciel pochwalił nieuczciwego rządcę za to, że ten go ograbił. Rozdał jego majątek, redukując dług dłużników. Każdy z nas na miejscu właściciela wpadłby w złość i szukał okazji do zemsty, albo przynajmniej do sprawiedliwości przed sądem. Jednak w rzeczywistości zarządca postępuje zgodnie z prawem. To zarządca udzielał pożyczek w imieniu swojego pana, a zysk z tej operacji stanowił środki na własne utrzymanie. Zarządca z tej przypowieści nie popełnia przestępstwa, ale świadomie rezygnuje z części jemu należnej, aby w ten sposób zyskać sobie przychylność ludzi. Przypowieść ta zachęca nas, aby nie traktować pieniędzy jako celu samego w sobie, ale jedynie jako środek do osiągnięcia celów wyższych, a w tym także zbawienia. Pieniądze, które przeznaczamy na jałmużnę, stają się środkiem naszego zbawienia. I właśnie tego w dzisiejszej dobrej nowinie chce nauczyć nas Jezus.